Dobra, kontynuujemy przygodę. Ostatni materiał dzisiaj jest 3:40, więc polecimy sobie do samego końca. Znaczy do samego końca, do czwartej po prostu. O, jakiś komar mi tu wleciał z śmigłej stąd. Także wychodzimy teraz z tej miejscówki. Zdecydowanie Eli musi bardziej uważać. Wychodzimy na zewnątrz i chyba tutaj mieliśmy tylko ten jeden budynek, z tego co pamiętam. Nic tu więcej nie było. Więc idźmy tutaj. Tutaj, gdzie o mały włos nie poszedłem przypadkiem dalej bez możliwości powrotu. Zajrzyjmy, co się tutaj kryje za tą miejscóweczką. Troszkę się trzeba było nagłówkować z tym kontenerem, z którego miejsca z rampy spuścić go na dół. Okej, chyba dalej tędy. Jest i szpital. Trochę jest do niego kawałeczek. Zobaczmy na mapie. A nie, Eli coś w dzienniczku zapisała. Tak, łuk jest ostatecznością. Lake Hill Seattle Szpital. To chyba to. Wypatruj dużego czerwonego znaku. Dobra, te notatki już znamy. Okej, Seattle Conference Center. Nie pamiętam, w jakim szpitalu Eli była w pierwszej części, ale mam nadzieję, że w innym. Wjeżdżamy tutaj. Nie tędy. Chyba po tym rusztowaniu trzeba zejść. Chociaż chyba bardziej po tamtym. Albo... Albo cholera wie. Ani po tym, ani po tamtym. Tak, pamiętam tą akcję z tymi żyrafami. Dobra, trochę zahałasowałem. Dobra, nie tędy droga. Sprawdźmy inne. Tam jest jakaś ścieżka. Tutaj nic. Coś mi się wydawało, że coś słyszę. Tutaj nic. Tutaj jest wejście. To trzeba czymś pyrgnąć. Zobaczmy, co my tu mamy. Buteleczki, darmowy mołotow. Ja oczywiście mam ich od groma. O, nice. Śrubeczki, amunicja. Kurde, shot już na maksa jest, zobaczcie. No dobra, trudno. O, jest i karcioszka. Sporo fantów. Tak łatwo było się tu dostać. Arch Enemy.
Dobra, nie widzę, żeby tu było coś więcej. Więc chyba zostaje nam tylko ta ścieżka tutaj. Arcywróg, no tak, bardzo ambitna nazwa. Ale podejrzewam, że ona nawiązywała do nazwy Archer. Było arch, myślnik, enemy, czyli bardziej taki arcywróg połączony z wróg łucznik. Tak przynajmniej ja sobie to rozkminiam. Strasznie tu wali. Mam nadzieję, że kurczę nie spotkamy już więcej tych purchlaków i człopaków. A raczej na pewno nie wspólnie, razem w jednej miejscówce. Nie wiem. Wiemy już, co tak śmierdzi. Właśnie, niby nic tutaj nam nie pokazuje na kamerze, ale myślę, że jakaś akcja tutaj będzie pewnie w toalecie. Fucking wolf. Serves you right. No i nie ma żadnej akcji. Trochę jestem zawiedziony. Liczyłem na jakiegoś jumpscare'a, a tu nie tym razem. O ty! Jumpscare to nie był. Ale się trochę, kurde, obfajdałem. Aż zmienię sobie na dwururkę, pompeczkę. Mordę, co to było? To był taki klimatyczny straszaczek, jak napisałeś, Bama. Aż mam normalnie ciarki na nogach. Kurde, teraz normalnie mam... O kurde, no... No ale cóż, moglibyśmy się i takich akcji spodziewać. Dawaj, wyskakuj. Jestem gotowy. Skąd wyliziesz? Kreaturo paskudo. Widzicie te stopy? Te ślady? On poszedł tam. Czemu ja idę w tym samym kierunku? Nie ma innej ścieżki? I co to była za dziwna kreatura? To nie był ani biegacz, ani klikacz. Za szybki. Czyżby nowa mutacja? Jakiś taki horrorowaty klimat nam się zrobił. Czyhacze, słuchajcie. Czym do cholery są czyhacze? Dobra, nie wiem, jaki jest plan na tą miejscówę. Zróbmy tak. Dobra, dwóch mamy z głowy. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak, że mam nafajdany trochę w majtach. Ale ta akcja z butelką była dobra. Dobra, zamiast się tak srać, po prostu stawimy temu czoła jak dorosły człowiek, czyli po prostu się przebiegnę.
prostu się przebiegnę i ich spuluję. Dobra, jakoś poszło. Nie wiem, czy to wszyscy. Nie wiem, ile ich tu miało być. Ale widzę, że chyba tym naszym skradaniem się, czy jak to tam się nazywa, pucanko to, ich zwyczajnie nie znajdziemy. Więc będę tutaj biegał jako szalały i poczekam, aż wyjdą na mnie. Właśnie w ten sposób. Chodź tutaj. Wszyscy? To jest najlepsza metoda na takie miejscówki. Zamiast się srać, po prostu biegniemy. Oni się sami do nas spulują, a my nie mamy tutaj strachu, że coś nam wyskoczy na plecy. Po prostu my im wskakujemy na plecy. To jest najlepsza metoda. Bez srania po gaciach. No z horroru trochę zepsułem, ale zwyczajnie po co nam to? Szczególnie o godzinie 3:50. Ja jeszcze z tego pokoju muszę na drugi koniec chaty dojść po ciemku. Więc dzięki za to. Nie chcę spotkać takiego czyhacza po drodze. Także nie mam zamiaru się tutaj cicho zachowywać. Będę sobie eksplorował jak najgłośniej tylko się da. Co chwilkę jakąś buteleczkę pyrgnę. Nie wiem, chyba wszyscy wybici. Ale o czyhaczach jeszcze nie słyszałem. Na pewno nie było ich w jedynce, więc to chyba jakaś nowa mutacja. Eli też jest jakaś wyluzowana. Dobra, widzę, że to jest chyba już dalsza ścieżka. Okej, tam chyba mamy ten szpital. Tak, właśnie to jest najciekawsze w tych stworkach, że jak je widzimy, to one się kitrają. Takie nietypowe, nie? Klikacze walą prosto na nas. Biegacze, purchlaki i człopaki tak samo. Chyba nie ma ich tu więcej. Przynajmniej się nie zapowiada. No nie ma. Kurde, jeszcze jakiś komar mi tu wleciał. Teraz jeszcze jego będę musiał spaniszerować. Dobra, wróciliśmy do początku. Przebiegnijmy się jeszcze tu po biureczkach. Ale Eli znała czyhacze, więc...
To nie jest nowa mutacja, tak jak człapacze. Jakieś dziwne miejscuwa. Podejrzewam, że tutaj jeszcze od tej miejscówki możemy się spodziewać jakiegoś jumpscara. Takiego znienacka, że niby już wszystkich pokonaliśmy, ale jeszcze jeden jakiś fagas się tu skitrał i sprawi, że narobisz w majty. Czy ja narobię w majty? Wtedy będzie kiszka. Ale spoko, mamy jeszcze dwa naboje w shotgunie, więc... Luzik. Dobra, czy tu się jeszcze gdzieś trzeba skradać? Wydaje mi się, że nie. Idźmy tędy. Tam się raczej nie skacze, tylko daleko. Już prędzej tędy. Dobra. Tam jest szpital. Chyba faza z tymi cichaczami już się skończyła. Okej, czyli nowa miejscowa. Trzymamy, czekajcie, dolny pokład, a górny nie, nie da się wejść. Po prostu tutaj dali nam wejść, żebyśmy sobie podnieśli tą buteleczkę chyba tylko. Były w pierwszej części? Kurde, w ogóle ich nie pamiętam. Okej. Jak tam spadnę, to coś czuję, że będzie gruba akcja. No ale zajrzeliśmy, widzimy, że spadniemy. Naszykujmy szota. Czyli cały czas tutaj chcą nas tymi czyhaczami męczyć, ale są też... Są też zwykłe klikacze. Okej. Tak jak mówiłem, zachowywanie się cicho... czyhaczach, to nie jest coś, co mam zamiar robić. Za bardzo mnie irytują takie skradaki małe. No, tam ktoś jest. Nie widzę go. Co jest? Tam mi niby kogoś wykryło, a teraz już go nie widzę. Gdzieś się skitrał. Jak to kitracz? Nie, czyhacz, sorry. Pomyliłem się. Przydałaby się jakaś broń biała. Myślałem, że to butelka. Dobra, zauważcie, że same wąskie przejścia. Pewnie przez któreś przejście musimy się przecisnąć i stanąć twarzą w twarz. Kurde, akurat się skończył nam tutaj.
Patrz, jak się rozpędził. Niby czyhacz, a taki bardziej brawler. Czyżby wszyscy? Niemożliwe. Ellie stwierdziła, że time to go. No musi. Ale nie dajmy się zwieść. Myślę, że twórcy chcieli nas tutaj tylko uśpić. Uśpić naszą czujność. Nie możemy dać się nabrać. Więc porobimy sobie wszystko. I no cóż, myślę, że sobie tutaj zakończymy. Ja sobie zapiszę. Na YouTubie też zakończymy materiał. Na streamie jeszcze chwilkę zostanę się pożegnać.